Cześć wszystkim, dzisiaj przedstawiam biografię Pawła Domagały, autora tak naprawdę piosenki kultowe We śnie pytaj, no piosenka, która naprawdę ogromną popularność zdobyła. No właśnie, dzisiaj przedstawię biografię tego artysty, muzyka, wokalisty, aktora, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Paweł Domagała urodził się 19 stycznia 1984 roku we Wrocławiu. Polski aktor, piosenkarz i muzyk. I teraz jeśli chodzi o jego edukację, to jest absolwentem 6 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Ukończył je w 2003 roku. W 2007 roku kończył studia na Akademii Teatralnej w Warszawie. Kariera: współpracował z wieloma teatrami, m.in. Teatrem na Woli imienia Tadeusza Łomnickiego, Teatrem Dramatycznym imienia Gustawa Holoubka, obecnie połączone jako Teatr Dramatyczny w Warszawie, Teatrem Montownia, Teatrem Polonia, a także Teatrem Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Na deskach tego ostatniego jeszcze podczas nauki w liceum zagrał jedną ze swoich pierwszych ról, postać Ignasia w spektaklu Transatlantyk w reżyserii Krzysztofa Galosa. Od czerwca 2016 roku związany jest z warszawskim Teatrem Kwadrat. Jest członkiem kabaretu Na koniec świata. W 2009 roku wraz z Igorem Przebindowskim, Wojciechem Królem oraz Fryderykiem Młynarskim założył zespół muzyczny Ginger. W kwietniu 2016 roku wydał swój pierwszy solowy singiel Jestem tego wart, do którego zrealizował teledysk. Utwór znalazł się na jego debiutanckim albumie studyjnym zatytułowanym Opowiem Ci o mnie, wydanym 18 listopada 2016 roku. 16 czerwca 2018 roku wydał singiel We śnie pytaj, zwiastujący jego drugi album studyjny zatytułowany 1984. Piosenka stała się ogólnokrajowym przebojem, a zrealizowany do niej teledysk został otworzony ponad 56 milionów razy w serwisie YouTube. Życie prywatne: jego żoną jest aktorka Zuzanna Grabowska, córka aktora Andrzeja Grabowskiego. No, dla tych osób, które nie kojarzą tego popularnego tak naprawdę Fertka Kiepskiego. Mają dwie córki, Hanię urodzoną w 2012 roku i drugą urodzoną w 2018 roku. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. To była właśnie biografia Pawła Domagały. Pozdrawiam, zostawcie suba. Cześć.